Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek. Dzisiaj nie mam dla Was dobrych wieści. Bitcoin umiera. Umiera strasznie w męczarniach. Już po nim. Ale zanim powiem, o co chodzi, to przypominam, że już wkrótce robię webinar o nowościach w kryptowalucie EOS. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, co tam się dzieje, no to trochę się dzieje. Także myślę, że warto nadzorować tę sytuację. Linka do tego webinaru znajdziecie pod tym nagraniem. Także możecie tam kliknąć i się zapisać. Bitcoin umiera, jak donosi Cointelegraph. Umiera po raz 300. 300 raz już Bitcoin umiera, bo chodzi o portal 99 Bitcoins, czy 99 Bitcoins, który zbiera informacje o śmierciach Bitcoina. O, tu ten miły pan coś reklamuje. Okej, okay, ale ja jestem Polakiem, to nie może reklamować, nie może sprzedawać, naciągać, naganiać, blablabla. Więc zhejtowałem, także dobrze, czuję się polski. Dobra, i Bitcoin 300 razy już umarł. Tutaj nasz przyjaciel, wszystkim znany. I co? 300 razy i oczywiście dalej leci. Najnowsza śmierć Bitcoina to jest 30 maja, artykuł bodajże z Forbesa. Najstarsza śmierć Bitcoina to jest 15 grudnia. Czyli czemu Bitcoin nie może być walutą. No i tu jest napisane po prostu, w którym roku, ile było artykułów, czy ile autor tutaj z pomocnikami tej strony znaleźli artykułów w mediach o tym, że Bitcoin się kończy, że to już jest tragedia, że to nie ma nadziei. Co ciekawe, najwięcej tych artykułów było w 2017 roku, czyli wtedy, kiedy Bitcoin wyskoczył z $1000 do $20 000. Także tak to można umierać. To normalnie... elegancko. Ja bym chciał, żeby mi tak biznesy bankrutowały na przykład. Założę biznes i powiem, o, życzę sobie bankructwa. I wtedy na przykład z, nie wiem, biznes by robił 1 000 000 obrotu i urosłoby do 20. I bym mówił, że biznes mi umiera. Także ciekawa to śmierć. Czemu Bitcoin umiera tym razem? No, bo ma słaby punkt pod tytułem prąd. Jest strasznie dużo prądu schodzi do zasilania sieci Bitcoin. No i w związku z tym nie ma nadziei. W związku z czym ja mam też parę takich innych przemyśleń. Po pierwsze, Tesla upada, bo samochody Tesla zużywają mnóstwo prądu. Policz to sobie, one wszystkie się codziennie ładują. Ich jest tysiące, ich będą setki tysięcy, może miliony, znaczy na pewno będą ich miliony. Więc Tesla upada, to jest pierwsza rzecz niewątpliwa. Po drugie, czajniki upadają. Upadają czajniki, herbata upada, bo żeby zrobić sobie herbatę, trzeba zużyć sporo prądu. No, może masz taki gazowy stary piecyk i tam w garnku grzejesz wodę, to wtedy nie zużywasz tego prądu tyle. Natomiast no, jeżeli używasz czajnika, nie daj Boże, no to wpływasz na ocieplenie klimatyczne. Pamiętaj, jeżeli następnym razem zobaczysz na biegunie północnym zmarłą fokę, to jest twoja wina. Twoja i twojej pieprzonej herbaty. A jak jeszcze kopiesz Bitcoina do tego, to już normalnie wszyscy przez ciebie zginiemy. Bitcoin w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale to jest pierwsza rzecz szkodliwa dla środowiska w historii gatunku ludzkiego. Normalnie przez tysiące lat człowiek nic nie zrobił szkodliwego dla środowiska. Zawsze byliśmy tylko wspierający dla środowiska. Robiliśmy wszystko z naturalnych materiałów. Zawsze był pełny recykling wszystkiego. Nie używamy nigdy, jak wiadomo, gatunek ludzki w życiu nie użył plastiku na przykład. Także jesteśmy bardzo dobrzy dla świata, a tu nagle Bitcoin. No, przyszedł Satoshi Nakamoto i musiał to spierdzielić, no. Także, no niestety, Bitcoin dzisiaj zużywa 0,5% energii światowej podobno, tyle samo mniej więcej co Węgry. Więc myślę, że trzeba pogadać z panem Orbanem, premierem Węgier, żeby się już żegnał powoli, no bo Węgry umierają. Już po nich, po prostu. Jeżeli Bitcoin nie ma sensu, to Węgry też nie mają sensu, po prostu. Uregulować je, sankcje na Węgry zrobić, bo zżerają 0,5% energii światowej, zablokować inwestycje na Węgrzech, utrudnić KYC, każdy Węgier musi teraz na przykład Polakom i Amerykanom wysłać swój dowód osobisty, żeby dalej móc być Węgrem, aresztować, skazać, a w ogóle Węgrzy żyją w kryptofatamorganie. Bo 0,5% energii. Czy to w ogóle może być przypadek, zastanówmy się, że Węgrzy zużywają tyle samo energii co Bitcoin? Co myślicie, że to przypadek? No, nie sądzę. To musi być jakieś powiązanie
ewidentnie Satoshi Nakamoto jest Węgrem i te liczby się tutaj zgadzają. No przecież to jest dokładność jak na blockchainie. Można by wręcz sucharowo zażartować, że co do IOTY się tu w te procenty zgadzają. Także nie ma bata. Nie ma bata, mówię wam, Satoshi Nakamoto jest Węgrem i dlatego trzeba, myślę, że KNF polski i SEC amerykański powinny dodać Węgry na listę ostrzeżeń. Bo nie wiadomo, co tam się dzieje, podejrzane, czy to naprawdę te czajniki, czy oni coś kopią może na tych Węgrzech, czy co. A w ogóle Węgrzy na pewno, to jest właśnie kolejna rzecz, bo to pominąłem, że przecież każdy Węgier używa czajnika, czy prawie każdy. Widzisz? Przez Węgry te martwe foczki. Wszystko przez Węgry. Zatem ja jestem, dwa postulaty mam na dziś, może zrobimy akcję społeczną. Po pierwsze, zdelegalizować Bitcoina. Po drugie, zdelegalizować Węgry. Te dwie kwestie powinny zostać zakazane i zobaczycie, jak wyłączymy Bitcoina i zniszczymy Węgry, to do roku, ja wam to obiecuję, do roku nie będzie już żadnego brudu na świecie, żadnego syfu, smogu nie będzie, powietrze będzie idealne i będziemy wszyscy żyli w krainie mlekiem i miodem płynącej. No, prawie wszyscy. Poza 10 milionami Węgrów, których już wtedy nie będzie. To tyle na dziś. Życzę wam bardzo miłego dnia. Napiszcie w komentarzach, co wy na kolejną śmierć Bitcoina. I jedziemy z tym koksem. Zobaczymy się na YouTubie i do usłyszenia na webinarze o kryptowalucie EOS. Cześć!